Siemanko, z tej strony Buddy. Witam Was w kolejnym odcinku gry o nazwie Insurmountable. Dzisiaj mamy trzecią misję do zrobienia. Tylko musimy ją zrobić naukowcem, więc wybierzmy sobie naukowca. Co? Szukam anomalii, jest zimno. Właściwie nic więcej. Z dwoma gwiazdkami misja. Biorę dwie butle, termos. Chociaż może powinienem zamienić butlę na kolejny termos. Latarkę mam i mam ciepłe rękawiczki, no bo ma być zimno. A zamienię jeszcze tą butlę. Wyrzucę, wezmę termos. Niech będzie. Dobra, będziemy szli. Jeszcze musiał tylko przypomnieć, że ja gram tutaj na najwyższym poziomie trudności, na poziomie o nazwie Insurmountable. Lecę jak najszybciej. To jest, może nie jest taki kompletny speedrun, ale robię to dość szybko, bo całą grę już na normalnym poziomie przeszedłem. W związku z tym, jeśli ktoś jest ciekawy, jak gra wygląda, poszczególne eventy, co tam się dzieje, jakoś bardziej wytłumaczony interfejs, czy w ogóle coś więcej o grze, no to zapraszam do obejrzenia całej serii, jeśli idzie o poziom normalny, ten najłatwiejszy. Tutaj generalnie staram się lecieć do przodu. Widzę, że już zrobiłem błąd, bo zamiast poszukać, w którym kierunku mam iść, to tak ruszyłem sobie do przodu. Szukamy anomalii. Dobra, szczęśliwie jest to w tym kierunku, więc dobrze idę. Dobra, trochę wysoko jest. Duże przewyższenia. Tracę więcej energii niż zwykle to bywa. Dobra, tu jest jakiś pierwszy event. Handlarz, tak, już jest strefa śmierci. Będę szedł powoli, czyli będę tracił mniej tlenu, ale będę tracił więcej energii. Dobra. Mamy handlarza, ciekawe co on tutaj ma dla nas do zaproponowania. Butę za namiot. Nie mogę sobie na to pozwolić. Mogę wziąć po prostu namiot i tak zrobię. O sanity będę martwił się później. Ojojoj, to tu nie idę. Idę tu. Rozejrzymy się, gdzie jest pierwsza anomalia. Gdzie one się znajdują. Sanity, czy ciepłota sanity, bo przed chwilą go straciłem. Wejdźmy sobie tu jeszcze wyżej. Mam problem z odmianą słowa. Szukamy anomaliów, anomalii, chyba anomalii. Dobra, tak sobie zejdziemy. Zobaczymy, jak to będzie. O, są. Są, dobra. Czyli drogę dobrą ubrałem. Jaskini nie ma, więc po prostu prześpię się gdziekolwiek, mam namiot szczęśliwie. Dobra, jakieś tutaj kryształki. Spróbujemy się im przyjrzeć. Brzydkie było, straciliśmy sanity. Na szczęście nic więcej się nie dzieje. Jest kapliczka. Zdrówko czy ciepłota? Oczywiście, że ciepłota. Dobra, idziemy spać. Na długo stracimy prawie cały tlen. Stracimy tlen, będziemy mieć umamy, więc na spokojnie będziemy musieli zejść niżej. Dojdźmy tutaj do pierwszego miejsca. Tak. Zobaczmy, co się dalej stanie. Odzyskamy energię, mamy level upa. Dobra, więcej tlenu. Rozejrzyjmy się, gdzie też musimy iść. Mniej więcej tam. To w sumie dobrze, bo zejdziemy sobie tutaj poniżej strefy śmierci. Będę szedł powoli, uważał na siebie. Szczęśliwie nic się nie stało. Dobra, i w tym momencie kończy nam się tlen, ale wyszliśmy ze strefy śmierci, w związku z tym teraz tlen będzie nam przyrastał,
Czyli ja idę dalej. Ja teraz sobie idę spokojnie dołem. Powoli, ale powoli tlen będzie nam rósł. Dobra. Podejdźmy sobie tutaj. Rozejrzymy się. Mamy też jaskinię tam. Powolutku, powolutku. Widzimy zwłoki. Możemy je przeszukać. Więc tak zróbmy, stracimy trochę sanity, ale co zyskujemy? Zyskujemy buciki, dzięki którym będziemy się lepiej poruszać, mniej energii tracić na lodzie. Dobra, ciepłota. I co? Musimy iść w tamtą stronę. Musimy iść w tamtą stronę, to nie idźmy do. No właśnie, to jest ten problem z kamerą. Dobra, ale idźmy sobie tutaj. Tlenu przybywa nieznacznie. Musimy być jak najdłużej poniżej strefy śmierci. Generalnie jest dobrze, to widać. Dobra, kapliczka. Bierzemy energię. Chyba poszedłem spać najpierw, bo i tak. Ha, no wydaje się, że tutaj bym zachował energię, więc w sumie spoko, chyba że stracę ją na jakimś tutaj wydarzeniu. Są i anomalia kolejne, więc bardzo fajnie. No tak, pójdziemy obejściem, stracimy temperaturę, tu stracimy energię. Dobra, idziemy prosto, nic się nie dzieje, ale nie zmarzliśmy, więc jest plus. Dobra, mamy kozę. Podchodzimy do niej w łagodnych zamiarach. Niestety nie dała nam ziółek. Szkoda, ale to nic. Jeszcze ją pewnie spotkamy. Przeszukalibyśmy namioty, ale stracimy. Zmarzniemy po prostu, więc dobra, zmarzniemy, ale napiłem się ciepłej herbaty, zyskaliśmy namiot. No nie wiem, czy to było warte. Dobra, idźmy do jaskini. Tlenu relatywnie niewiele odzyskaliśmy. Idziemy w tunel, użyjemy latareczki. Dobra, bandaże i jedzenie. Powiedzmy, że ok, idziemy spać na długo. Mało coś, więc prześpijmy się jeszcze raz. Będzie fajna pogoda, więc moglibyśmy przespać się jeszcze raz. Dobra, weźmy sobie znowu temperaturkę. Zobaczmy, co się stanie. Na energii, dobra, energii przyrost jest. Jutro będzie znowu fajnie ciepło, więc będzie fajnie. O temperaturę nie musimy się martwić, ale oczywiście zaraz będzie strefa śmierci. Choć jeszcze nie teraz. Znowu koza. Chowamy się za kamieniem, bo przecież tam jest puma. Wiemy, o co chodzi. Idźmy tędy, a potem tutaj. Dobra. Dobra, są anomalia. Albo anomalie. Dobrze, odzyskaliśmy energię. Trochę tlenu. Jest jaskinia. Idźmy tam, zobaczmy, co tam jest. Użyjmy latareczki, poświećmy sobie. Fajnie. Mamy linkę do wspinania się. Ona nam pomoże lepiej tu się ogarnąć. Dobra. Uzysk
Dobra, uzysk jest dwa razy tyle, więc prześpijmy się na długo, choć nie potrzebujemy tego robić. Mamy level upa. Temperatura, gdy chodzimy. Spoko, a tu tlen. Dobra, to weźmy sobie tlen. I poszukajmy kierunku, w którym powinniśmy teraz pójść. Musimy iść tam. Dobrze. Idźmy sobie tam, bo akurat tam jest troszkę niżej, przynajmniej na razie. To jeszcze odzyskamy tlen. I to jest akurat bardzo ważne. Ogarnijmy teraz to miejsce, w które musimy dalej iść, bo pewnie musimy iść pod górę. Musimy iść tam. No to idźmy tam. Nie kombinujmy tutaj i nie łaźmy dookoła po eventach, tylko po prostu idźmy do celu. Chcę sobie tak. Zaznaczę sobie tę jaskinię od razu. Bo tu tych anomalii nie ma, a z góry. O, i są anomalie. No właśnie, to jest tak dziwnie, że raz je widać, raz nie widać. Gdzieś tu musimy dojść, tak? Nie pamiętam, czy to już jest nasz ostatni punkt, czy jeszcze musimy potem wyjść z tej górki. No ale znowu nam jakoś relatywnie łatwo poszło. Dobra, odzyskaliśmy. Musimy pójść za tę górkę. No to pójdziemy zaraz. Zrobimy. Czy my musimy robić tu przystanek? No nie musimy. Na styk strefa śmierci, więc ja pójdę za tym zapachem, ale spać nie muszę, w związku z tym idźmy sobie tu. Po drodze jeszcze będziemy mogli coś załatwić, więc też to zrobimy, czyli pójdziemy tu, a potem pójdziemy tu. Noga mi ugrzęzła, ale dobra, szybko, szybko się z tego wykaraskałem. No powiem szczerze, jak zaczynałem tę misję, bałem się, że zginę. A tutaj po prostu idę piorunem, zjem sobie to wszystko od razu, ogrzeję się, bo jutro będzie zimno, mamy level upik, sanity może nam się przydać, choć ja tutaj za wiele punktów już nie odwiedzę. Taka śmierci, ale zaraz z niej wyjdziemy. Nałóżmy sobie te linki, chociaż będziemy schodzić, ale użyjmy tej linki, ona się może nam przydać. Tak. Czy ktoś jest w domu? Przeszukajmy te namioty, może coś uda nam się ukraść. Fajnie, termosik. No, musimy sobie radzić. Tam jest jaskinia, więc tam by było fajnie. Tam byśmy się przespali. Poszli sobie tu. I tu będziemy już poza strefą śmierci, więc wydaje mi się, że taki slalomik byłby nawet wskazany dla nas. O, bardzo fajnie. Bardzo fajnie to nam się wszystko układa w trasę. Dobrze, no to idźmy.
No tak, trasę sobie bardzo fajną ułożyłem, a jak widać i tak ominąłem kilka punktów. Tak, jeszcze raz tak. Tak i tak. I za wiele nie będę układał. Znowu coś mi wyskoczy. Dobra, jest jaskinia. Idźmy w ten tunel, poświećmy sobie latareczką. Tak będzie dobrze. No i co? I mamy butle i jedzonko, bardzo fajnie. Podoba mi się to. Potrzebujemy spać, tak, prześpimy się krótko. Akurat będzie dzień, co prawda będzie zimno. Ale to nic. Twardo idziemy dalej. Kometa, wiadomo. Kometa fajnie działa na głowę. Na chwilę do strefy śmierci. Widzimy zwłoki, przeszukajmy je, pogrzebmy tam we flakach. Fajnie, termosik. Idźmy dalej. Dobra, ja już sobie zaplanuję dalszą wycieczkę, czyli to będzie tak, tak, tak i końcóweczka. Wiemy, te miejsca trzeba odwiedzać, żeby zdobyć więcej expa na sam koniec, na podsumowaniu, więc to się bardzo przydaje. Ale też oczywiście trzeba wszystko jeść, zużywać, więc tam jest wiele, wiele aspektów zdobywania expa. No idę do obozowiska, zobaczmy co tam będzie. Straciłem zdrówko, dużo rzeczy się wydarzyło. Dobrze. Tutaj mamy tylko tymczasowe elementy, więc weźmy sobie stały. Idźmy chwilę i idźmy spać. Na długo. Choć uzysku z tego niewiele, ale to dlatego, że jest noc, prześpimy noc. Energii mało. Mało nam się udało odzyskać, ale to nic. Powolutku. Tutaj znów będziemy się musieli przespać. Jesteśmy szczęśliwie poza strefą śmierci, więc kompletnie nic nam nie grozi. No, brzydkie kamyczki. Oczywiście musiałem się na nich poślizgnąć. Ale to nic. Tym razem pośpimy sobie dłużej, choć to też niewiele nam daje. Ale przynajmniej będzie okazja zużyć wszystkie namioty. Dziś znowu jest zimno, jutro będzie cieplej. Akurat na sam koniec planszy zrobi się cieplej. Szczęśliwie chyba mam termos, tu znalazłem następny. Mogę jeszcze kopać, ale to wtedy ja bardzo zmarznę, więc ja po prostu biorę termos i stąd uciekam. Od razu go wypiję. Wezmę sobie też zjem. Jak widać, tu jeszcze było coś do odwiedzenia, więc zróbmy to. Odkrycie, zmarznę. Tu energię stracę, więc dobra, bierzmy energię. No tylko expa znaleźliśmy. Dobra, jest jakaś jaskinia. Idźmy sobie. Użyjmy latareczki, oczywiście wszystko wiemy. Kolejne bandaże, które właściwie od razu mógłbym zużyć.
Tak, idźmy spać. Idźmy spać. Na długo, dobra. Na długo, fajnie. Więcej nie widać, więc dochodzimy. Jeszcze mamy jakieś obozowisko, tylko exp. No, jeszcze lodowiec. Oczywiście tu idziemy bokiem, bo jest ryzyko upadnięcia. No i co? Doszliśmy do celu. Fajnie jest, fajnie było. No kurczę, szybko mi to poszło. Aż sam jestem zaskoczony, bo bałem się, że zginę. Mało godzin, mało level upów, mało godzin w strefie śmierci, no wszystkiego mało, bo no już tak, no dość szybko to poszło, czyli tak, nic nie zyskaliśmy, trochę niedobrze, no ale cóż, lepiej to skończyć z mniejszym sukcesem niż nie skończyć w ogóle. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja i co, do następnego.